Czy ty jesteś z tym okej, okay, że robią? Wydaje mi się, bo to jest taka tendencja chyba mm -hmm. dziennikarzy, że robią z ciebie głos pokolenia i stajesz się takim Nie, nie jestem z tym, okay. I że... mam z tym Mam z tym bardzo duży problem. No, dlatego, to dobre że, pytanie. Bardzo dobre o. pytanie, dlatego że co wywiad, to jak się czujesz z tym, że jesteś głosem pokolenia? A ja sobie myślę, kurczę. I teraz wymienię kilka troszeczkę starszych ode mnie koleżanek z nazwiska, które uważam są Proszę. o wiele bardziej. No, mamy Vanessa Aleksander, która jest fantastyczna. Super, jestem dźwięk. ciekawa, czy też dostaję to pytanie. Mamy Sandrę Dżymalską, która jest chyba Super. z mojej perspektywy. Nie znam jej bardzo blisko. Natomiast no teraz chłopaków, żeby był parytet. Chłopaków był parytet. No to niech będzie Seba Delas, z którym grałam w Bring Back Alice. Fantastyczny młody aktor I, i myślę o wiele lepszy reprezentant naszego pokolenia niż ja. Robienie ze mnie, z osoby wychowanej w warszawskiej bańce, która nie widziała prawdziwego świata, brudu nic nigdy. Głosu pokolenia jest w ogóle czymś moim zdaniem absurdalnym. Ja też nie czuję, żebym miała jakąkolwiek mądrość, którą posiadłam i teraz po no się nie udzielić. No ale ja czekaj, to, to jest, bardzo, to jest kawać, bardzo mądre, co, co powiedziałaś przed chwilą. Ale to rozumiem prowadzi nas do takiego nie, <śmiech> <śmiech> bardzo klikalnego wniosku, że Ty jesteś takim aktorskim, aktorską wersją dziewczęcą Maty. Bo on też jest buntowy. A dziękuję, bardzo mi miło. <śmiech> <śmiech> Batory. <śmiech> Prawda? To tylko w Bring Back Alice. Batory, natomiast, natomiast podobne środowisko. Ten sam rocznik, wspólni znajomi i to jest generalnie podobna bańka, natomiast nie znam Michała osobiście. Bardzo cenię jego twórczość. I coś jeszcze chciałam mądrego powiedzieć, ale zapomniałam to. Mówi się o waszym pokoleniu, niestety pokolenie ja, pokolenie ja, ja, ja. Jesteście podobno narcystyczni, hedonistyczni, tak mówią badania, czyli statystyki. Rozpuszczeni. Myślę, że wrażliwe instrumenty badawcze, którzy mają pokolenie, które ma wygórowane ambicje i chce dużo zarabiać. To tu czujesz się jakąś częścią tego pokolenia, czy tu jesteś też odrębna? Czuję się częścią tego pokolenia, tylko że ja nie uważam, żeby w tym było coś złego.